Witajcie. Znasz stwory, które budzą w ludziach strach? Na przykład zmorę, wilkołaka, licho czy upiora. Wiesz, że mają one swoje źródło w mitologii słowiańskiej? W tym filmie poznasz niektóre z najciekawszych i najbardziej znanych słowiańskich stworzeń. Dowiesz się, skąd się wzięli, jak wyglądają i za co odpowiadali. Dowiesz się też, jak Słowianie sobie z nimi radzili i jak próbowali je zrozumieć. A teraz zaczynamy. Południca to demon polny, który atakował ludzi pracujących w południe podczas żniw lub koszenia trawy. Była uważana za duszę kobiety, która umarła przed ślubem lub została porzucona przez ukochanego. Południca objawiała się jako wir powietrzny, stara kobieta lub piękna dziewczyna. Dusiła, łaskotała lub raniła sierpem swoje ofiary. Południca mogła też wywoływać omdlenia, zawroty głowy lub choroby u ludzi. Była aktywna tylko w upalne dni. Topielec to człowiek, który zginął poprzez utonięcie. Ma postać zielonego człowieka z długimi włosami i pazurami. Topielca spotkamy w różnego rodzaju zbiornikach wodnych, takich jak jeziora czy rzeki. Atakuje on często ludzi, którzy pływają lub łowią ryby, chwyta ich za nogi lub ręce i ciągnie ich pod wodę. Topielec nie jest zainteresowany żadnymi dobrami materialnymi, pragnie tylko zemsty i cierpienia. Utopiec to podobny do topielca demon, mógł powstać z duszy utopionego człowieka lub poronionego płodu. Ma postać wysokiego, chudego człowieka o oślizgłej skórze i dużej głowie. Utopiec żyje w każdym zbiorniku wodnym, mógł żyć nawet w studniach i rowach. Zabija ludzi i zwierzęta, które zbliżają się do wody lub próbują przez nią przejść. Leszy, pan lasu i zwierząt, który miał moc sprawowania opieki nad przyrodą. Był przyjazny ludziom, którzy szanowali las i jego mieszkańców. Leszy pomagał im w polowaniu, leczeniu i znalezieniu drogi. Nie był przychylny ludziom, którzy niszczyli las lub krzywdzili zwierzęta. Leszy płatał im figle, gubił ich w lesie lub wysyłał na nich dzikie bestie. Miał postać wysokiego mężczyzny z brodą i długimi włosami, ubranego w zielone liście lub futro. Leszy mógł też zmieniać swój wygląd w dowolne zwierzę lub roślinę. Zmora, zły demon nocny, który atakował ludzi podczas snu i ich dusił. Mogła przybierać różne postacie, ale najczęściej wyglądała jak stara kobieta lub czarna kotka. Zmora siadała na piersiach śpiącego człowieka i uniemożliwiała mu oddychanie lub poruszanie się. Mogła też wywoływać koszmary senne lub halucynacje. Zmora mogła być sprowadzona przez złe sny, choroby lub złe moce. Mogła powstać z duszy grzesznika, potępionego lub skrzywdzonego człowieka. Aby się przed nią bronić, ludzie spali na brzuchu lub w innej pozycji niż zwykle. Rusałki to stworzenia o wyglądzie pięknych kobiet, które żyją w wodzie lub na brzegach rzek i jezior. Zwykle są łagodne, lubią śpiewać i tańczyć, ale mogą być też niebezpieczne dla ludzi, zwłaszcza dla mężczyzn, których najpierw uwodzą swoim pięknem, a potem zabijają. Rusałki są duchami zmarłych dziewic, które popełniły samobójstwo lub zostały zabite. Jak widzicie, rusałki miały smutny los, dlatego szukają zemsty wśród żywych. Bies był personifikacją zła, strachu i dzikości. Często przedstawiano go jako bestię z futrem, rogami, kopytami i ogonem. Pojawiały się głównie w lasach oraz na bagnach, występowały również na polach, gdzie pod postacią wichru niszczyły uprawy i pożerały bydło. Wierzono, że bies może wywołać u ludzi choroby lub szaleństwo, a nawet zmusić człowieka do samobójstwa. Bagiennik to demon bagienny, który miał około 1 metra wysokości oraz zielono-brunatną skórę. Zamieszkiwał płytkie bagna i stawy. Był neutralny w stosunku do ludzi, nie atakował ich ani nie pomagał. Bagiennik większość czasu spędzał pod wodą, czasami wynurzał się, aby zobaczyć, co dzieje się w okolicy. Latawica i latawiec to skrzydlate demony z mitologii słowiańskiej. W wersji chrześcijańskiej są to dusze poronionych dzieci lub nieochrzczonych, które nie znalazły spokoju po śmierci. Latawica jest piękną kobietą, a latawiec przystojnym mężczyzną. Oboje potrafią zmieniać kształt i przybierać różne postacie.
uwodzą ludzi i dają im rozkosz, ale także mogą być złośliwi i zazdrośni. Jeśli ktoś ich zrani lub odrzuci, mogą się mścić lub doprowadzać do obłędu. Demony te boją się burzy, gdyż pioruny mogą ich zabić. Kiedyś byli uważani za złe lub obojętne istoty, ale później stali się opiekunami domostw i symbolem płodności i erotyzmu. Nocnica była wyobrażana jako kobieta niezwykle szczupła, długonoga, ubrana w czarną suknię i białą płachtę. Była aktywna tylko w nocy i często nękała dzieci, zwierzęta i ludzi. Aby się przed nią obronić, można było spać na brzuchu, skrzyżować nogi lub powiesić lustro w sypialni. Nocnica była uważana za bardzo brzydką i bała się swojego odbicia. Zazwyczaj utożsamiano ją ze zmorą, demonem, który dusił ludzi we śnie. Kikimora, szkodliwy duch domowy, często przedstawiana była jako mała kobieta z nosem jak dziób ptaka i szponami zamiast stóp. Była wrogo nastawiona do ludzi, budziła niemowlęta i szkodziła zwierzętom. Tak jak inne demony słowiańskie, mogła powstać ze zmarłego płodu lub dziecka, bądź nagle zmarłej kobiety. Jej główną aktywnością było przędzenie i dzierganie koronek. Robiła to głównie nocą. Hałas z jej wrzeciona był uznawany za znak zwiastujący nieszczęście. Zamieszkiwała piwnice lub mogła znajdować się bezpośrednio pod podłogą. Słowianie stosowali amulety ochronne, aby uchronić się przed kikimorą. Polewik, męski odpowiednik południcy, to demon polny, który opiekował się zbożem. Wyobrażano go sobie jako małego człowieka o ziemistej cerze i kłosach zbóż zamiast włosów. Polewik był złośliwy i niebezpieczny. Ludzie wierzyli, że może prowadzić na manowce, podduszać i deptać śpiących. Szczególnie niebezpieczny był dla pijanych, których potrafił nawet zabić. Podczas żniw polewik uciekał przed ostrzami sierpów, aż w końcu ukrywał się w ostatnim zebranym snopie. Ten snop należało złożyć w kącie stodoły, gdzie polewik mógł przetrwać do następnej wiosny. Baba Jaga, postać ta zachowała się tylko w zdegradowanej postaci jako stara, brzydka wiedźma, która mieszka w leśnej chacie na kurzej nodze. Zjadała ludzi, głównie dzieci, którzy zabłąkali się w lesie. Według pewnej teorii Baba Jaga niegdyś była nauczycielką i mentorką młodych ludzi, którzy poszukiwali wiedzy, miłości lub przygody. Dlatego też pożeranie dzieci miało oznaczać przejście do dorosłości i odrodzenie. Mówiono też, że była odpowiedzialna za sprowadzanie chorób i innych nieszczęść. Dobrochoczy to demon, który opiekował się lasem, szczególnie jego roślinnością. Najczęściej przyjmował postać drzewa. Mógł być przedstawiany również jako leśny jeździec lub wir powietrzny. Demon ten był z reguły pokojowo nastawiony do ludzi, którzy odwiedzali las, lecz potrafił karać tych, którzy na to zasłużyli, zsyłał na nich choroby bądź śmierć. Aby zyskać jego przychylność lub prosić o pomoc, pozostawiano w lesie chleb i sól zawinięte w białe płótno. Dobrochoczy często pomagał tym, którzy zgubili się w lesie lub zostali skrzywdzeni. Wilkołak, człowiek zdolny do zmiany kształtu w wilka. Był silny, szybki i zwinny. Polował na ludzi i zwierzęta i zjadał ich mięso. Był aktywny głównie w nocy i podczas pełni księżyca. Wilkołak mógł powstać z wielu przyczyn, na przykład z ugryzienia innego wilkołaka, z założenia wilczej skóry lub z klątwy. Mógł być też stworzony przez czarną magię lub przez boga Welesa. Skarbnik to duch zamieszkujący kopalnię. Najczęściej ukazywał się jako starzec z długą, siwą brodą albo górnik o brudnej twarzy. Był opiekunem górników, których ostrzegał przed niebezpieczeństwem, lecz potrafił być również dla nich nieprzychylny. Działo się tak, gdy górnicy przeklinali, byli niesolidni lub leniuchowali. Skarbnik zarządzał bogactwami kryjącymi się w kopalniach. To on decydował, czy górnik znajdzie to, czego szuka. Poroniec to demon, który według wierzeń słowiańskich powstawał z duszy dziecka, które nie miało szansy na życie. Im bardziej tragiczne i gwałtowne były okoliczności śmierci dziecka, tym większe było ryzyko, że stanie się ono demonem. Poroniec był zazdrosny o żyjących ludzi i próbował im zaszkodzić, zwłaszcza kobietom w ciąży i niemowlętom. Licho
uosobienie pecha i nieszczęścia, które prześladowało ludzi bez przerwy. Licho było nieuchronne i nie można było się przed nim uchronić ani go zgubić. Przybierało różne postacie, na przykład wychudzonej kobiety z jednym okiem, czarnego kota, nietoperza, pająka lub motyla. Demon ten poszukiwał ludzi, którzy są szczęśliwi i z czystej złośliwości zsyłał na nich różne nieszczęścia, mówił ludziom złowieszcze słowa lub wydawał dziwne dźwięki. Żmij, demon podziemny. Wyobrażano go sobie na różne sposoby, na przykład jako skrzydlatą żmiję lub smoka, jako człowieka z gadzimi oczami i zębami, albo jako ogromnego węża. Żmij mógł być ludziom przychylny albo wrogi, w zależności od tego, czy szanowali jego domenę i dary. Demon ten potrafił władać ogniem, przemieszczał się pod ziemią, gdzie strzegł skarbów i tajemnic. Planetnik, nazywany również chmurnikiem lub obłocznikiem, to demon powietrzny. Wyobrażano go sobie na różne sposoby, na przykład jako wysokich starców w szerokich kapeluszach, jako małe stworki, jako muskularnych olbrzymów ciągnących chmury na linach, albo jako wiry powietrzne. Planetnicy mogli być ludziom przychylni albo wrodzy, w zależności od ich nastroju i relacji z mieszkańcami. Demon ten potrafił władać pogodą, przemieszczał chmury, które mógł napełniać deszczem oraz opróżniać je w wybranych przez siebie miejscach. Domowik – dobry duch opiekuńczy domu lub gospodarstwa. Bardziej znany wśród Słowian wschodnich, na przykład na Rusi. Mieszkał za piecem, pod progiem, na strychu lub w stodole. Duch ten dbał o dobrobyt i spokój w domostwie. Był traktowany jak członek rodziny i należało mu okazywać szacunek i wdzięczność. Domowik lubił, gdy zostawiano mu pożywienie, zwłaszcza mleko, chleb i masło. Nie znosił kłótni, bałaganu i złego traktowania zwierząt. Mógł się obrazić i zemścić na gospodarzach lub odejść z domu. Mógł także przenieść się razem z rodziną do nowego domu, jeśli został o to poproszony. Uboże, nazywane również bożątkiem, to duch domowy, polski odpowiednik domowika, który według wierzeń staropolskich opiekował się gospodarstwem i zapewniał mu dostatek. Uboże było często uważane za duszę zmarłego przodka, który nadal troszczył się o swoją rodzinę, zazwyczaj przedstawiany był jako mały człowiek. Mieszkał pod podłogą lub w kącie. Był zadowolony, gdy gospodarze go szanowali i o niego dbali. W zamian uboże chroniło dom przed złymi mocami i przynosiło szczęście i pomyślność. Nie lubił, gdy ktoś go obrażał, przeszkadzał mu lub próbował je zobaczyć. Wtedy uboże mogło się obrazić i zacząć psocić lub odejść z domu. Upiór, jeden z najstraszniejszych i najniebezpieczniejszych demonów u Słowian. Był to zły duch zmarłego, który nawiedzał żywych i pił ich krew. Mógł przybierać różne kształty i formy, ale najczęściej wyglądał jak blady i chudy człowiek z ostrymi zębami i pazurami. Upiór mógł też zmieniać się w zwierzęta, takie jak nietoperz, wilk lub pies. Był aktywny głównie w nocy i wrażliwy na żelazo, światło słoneczne i czosnek. Mógł powstać z wielu przyczyn, na przykład z nieprawidłowo pochowanego ciała, z popełnionego grzechu lub z klątwy. Mógł też być stworzony przez innego upiora lub przez czarną magię. Gumiennik był demonem strzegącym zboża. Miał wygląd małego staruszka z długimi włosami, brodą i wąsami. Był bardzo zmienny w swoim zachowaniu. Z jednej strony chronił zboże przed ogniem, złodziejami i szkodnikami, a z drugiej mógł je zniszczyć lub zabrudzić, jeśli był obrażony lub zaniedbywany. Aby go uspokoić, należało mu ofiarować pierwsze danie przygotowane z nowego zboża. Gumiennik potrafił też szczekać jak pies i zmieniać się w kota. Dworowy to demon opiekuńczy obejścia. Według wierzeń ludowych duch ten zamieszkiwał podwórze, stodołę, stajnie i inne budynki gospodarcze. Strzegł majątku i zwierząt gospodarza. Dworowy był zwykle niewidoczny, ale czasem objawiał się pod postacią zwierzęcia, na przykład kota, psa, koguta lub kruka. Był bardzo wrażliwy na zachowanie ludzi i łatwo można było go obrazić lub zrazić do siebie.
Wtedy dworowy stawał się złośliwy i dokuczał domownikom na różne sposoby, na przykład wydając dziwne dźwięki, gasząc ogień lub przewracając narzędzia. Aby zjednać sobie łaskę dworowego, należało okazywać mu szacunek i wdzięczność. Bannik, demon wschodniosłowiański, opiekował się łaźnią, które w tamtych czasach znajdowały się niemal w każdym domostwie. Bannik dbał o czystość i porządek w łaźniach, zapewniał odpowiednią temperaturę wody, dbał o osoby, które zażywają kąpiel. W ramach podzięki za jego funkcję zostawiano mu trochę wody w bani. Jednak gdy nie zostawiono mu podzięki za jego pracę, mógł być wrogo nastawiony do ludzi, mógł ich utopić lub sparzyć w łaźni. Miejsce to było ważnym elementem dla Słowian, ponieważ symbolizowało oczyszczenie ciała i ducha. Bannik był przedstawiany jako starzec o wielkiej głowie i karłowatym ciele, z potarganymi włosami i mętnym wzrokiem. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli chcecie, abym zrobił kolejny materiał poświęcony któremuś z tych stworzeń, lub macie inne propozycje na odcinek, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami. Do zobaczenia.